16 sierpnia Dnie poczynają mi płynąć jednostajniej. Rozmyśla i wypoczywam. Rozmyślenia moje często bywają smutne, czasem niepozbawione goryczy, ale dusza moja była już tak zmęczona, że lubuję się w tym wypoczynku. Przez niego głównie odczuwam, o ile mi jest jednak lepiej niż było przedtem. Dużo teraz jesteśmy razem za Anielką, czytamy i rozmawiamy o tym, cośmy przeczytali. Wszystko, co mówię, jest tylko określeniem naszej miłości, rozwinięciem jej, wszystko się do niej odnosi, ale dziwna rzecz, spostrzegam, iż prawie nigdy nie mówię wprost o niej. Jakby ten kobiecy strach nazywania rzeczy po imieniu udzielił się i mnie. Sam nie wiem, dlaczego tak jest, ale tak jest. I martwi mnie to, czasem nawet martwi bardzo i raduje, bo widzę, że anielka z tego zadowolona i co więcej czuję, że mnie za to kocha. Chcąc wytworzyć między nami jak najściślejszy związek duchowy, począłem z nią mówić o sobie. Myślałem, że po naszym układzie nie powinienem mieć dla niej nic skrytego. Zamilczałem przed nią tylko o takich sprawach, które mogły obrażać delikatność jej uczuć i czystość jej myśli, ale próbowałem natomiast wcielić ją w ten mój dramat wewnętrzny płynący ze sceptycyzmu i z braku jakiejkolwiek podpory życiowej. Powiedziałem otwarcie, że nie mam nic na świecie prócz jej duszy. Opowiadałem przy tym, co się ze mną działo po jej zamążpójściu, przez jakie zmiany i wstrząśnienia przechodził mój umysł i moje serce od czasu powrotu do Płoszowa. A opowiadałem tym chętniej, że to był pod pozorem zwierzeń szereg wyznań, że to wszystko znaczyło: kochałem Cię i kocham zawsze nade wszystko ją złudził ten pozór zwierzeń i słuchała tego, jakby nie o niej była mowa, ze wzruszeniem, współczuciem, a może i z nieświadomą rozkoszą. Widziałem, jak jej oczy zachodziły nieraz łzami, jak jej pierś wzbierała, jak cała jej istota duchowa szła ku mnie z otwartymi ramionami, jakby mi chcąc powiedzieć – chodź, bo ci się należy trochę szczęścia. Widząc to, mówiłem jej oczami – ja sam już się o nic nie upomnę i zdaję wszystko na Twoją łaskę. Czyniłem te zwierzenia jeszcze i dlatego, by zaprowadzić między nami ten zwyczaj, by wszczepić wanielkie poczucie, że w naszym stosunku tak być powinno. Chciałem ją zmusić niejako, by odpłaciła mi wzajemnością i opowiedziała mi także, co się działo przez cały ten czas w jej głowie i sercu. Ale nie mogłem tego dokazać. Próbowałem pytać, lecz słowa przechodziły jej przez usta z taką trudnością, taki znać było po niej przymus, żem pytać poniechał. Ona, chcąc być zupełnie otwartą, musiałaby mówić, co czuła dla mnie i jaki był jej stosunek do męża. Ja właśnie chciałem ją do tego przywieść, ale ona na to nie pozwalała. Po pierwsze, jej wstydliwość, powtóre uczucie lojalności względem kromickiego. Rozumiem te rzeczy doskonale, a jednak nie mogę się obronić wielkiej przykrości. Mój pesymizm mówi mi bowiem, ty wyłącznie ponosisz koszta stosunku. Ty dajesz jej wszystko, a otrzymujesz w zamian prawie nic. Łudzisz się, że jej dusza jest twoją, tymczasem nawet ta dusza pozostaje dla ciebie zamkniętą. Co więc właściwie posiadasz? Uznaję prawdę tego głosu i liczę tylko jeszcze na przyszłość. 17 sierpnia. Częstokroć przypominają mi się teraz słowa Mickiewicza. I doznałem niestety tylko pół zbawienia. Ale gdybym nawet w tym pół zbawieniu nie widział tych licznych braków, które widzę. Jeszcze bym nie doszedł do zupełnego spokoju. Byłoby to możliwe tylko w takim razie, gdybym nie pożądał niczego więcej, to jest, gdybym przestał kochać. Coraz częściej przychodzą na mnie chwile zniechęcenia, w których sobie powiadam, że jestem tylko w nowym kole błędnym. Doznałem ulgi w tej męce, której już nie mogłem wytrzymać, to prawda, ale ulga w bólu nie jest jego usunięciem. Gdy spragniony arab w pustyni bierze do ustka myki zamiast wody, nie gasi przez to pragnienia, tylko je oszukuje. Pytanie, czy ja nie oszukuję siebie? Znowu jest we mnie dwóch ludzi wic i aktor. I znów pierwszy poczyna drugiego krytykować, a często z niego drwić. Ten płoszowski sceptyk, ten płoszowski, który nie ma zupełnej i niezachwianej wiary w istnienie duszy, a zakochany tylko w duszy, wydaje mi się śmiesznym. Co to jest ten nasz stosunek? Czasem widzę w nim tylko sztuczny płód mojej chorej egzaltacji. Teraz dopiero jestem naprawdę jaków ptak, który wlecze jedno skrzydło po ziemi. Skazałem na paraliż pół własnej istoty, żyje tylko półżyciem i nakazuje sobie kochać tylko połową miłości. Próżny nakaz. Oddzielić pożądanie od kochania jest takim samym niepodobieństwem, jak oddzielić myślenie od bytu. Mogę myśleć tylko jako człowiek, tak samo i kochać mogę tylko jako człowiek. Nawet uczucia religijne, najidealniejsze ze wszystkich, objawiają się przez słowa, klęczenie, całowanie rzeczy świętych. Ja zaś chciał, żeby miłość do kobiety wyrzekła się wszelkiego wcielenia, wszelkiego związku z ziemią i istniała na świecie w sposób zaświatowy. Czym ona jest? Pożądaniem i dążeniem, Co ja usiłował jej odjąć? Pożądanie i dążenie. Tak samo mógłbym przyjść do Anielki i powiedzieć jej: Ponieważ Cię kocham nad wszystko, więc Ci przyrzekam, że Cię nie będę kochał. Jest w tym jakaś ogromna omyłka. Byłem istotnie tak zabłąkany, jakby w pustyni. Więc nic dziwnego, żem dojrzał fata morgana.